Hej, witam wszystkich. Jak widzicie, jestem u Grizzly Adamsa. Czyli będziemy brać bossa. Już dawno tego nie robiłem. Zmieniłem nawet, żeby nie było tak jak streamuję. Myślę, że tak będzie dobrze i tak będą nagrywane filmiki. A tym razem weźmiemy... Już wam mówię. Gdzie jesteś? Bread Executioner, dobrze? Tego weźmiemy. Znajduje się on na Sparsgrund. Ja oczywiście mam już tam i polecę przez Thrice, przez Portal. Ja na każdym streamie dziękuję za łapki i za komentarze. Tak? Komentarzy już nie ma, także za mało filmików nagrywam. Wezmę się teraz za filmiki. Aha, chciałem podziękować SkulmTV, dzięki za poradę typu obniżenia tam, żeby nie było słychać tej klawiatury. No i mniej więcej coś tam to daje, bo jak nic nie mówię, to jej nie słychać. Także lecimy do niego. Wzięty jest. Będzie to następny achievement. Następny bossik. Myślę, że do niego trafię. Znacie moje mistrzostwa, moje talenty typu questy i dotarcie do jakiegoś celu. Także zobaczymy. Myślę, że się uda bezproblemowo. No. Tu nie ma portali, Adaś. Jak sprawnie pójdzie, to będzie dobrze. Jak nie, no to... Te kopalnie tam to naprawdę... Już kiedyś o tym mówiłem, o tym Ice Island. Będzie was to czekać, także... Dobra, nic, ja tam skakuję. A żeby nie było, to się nawet i przebiorę, bo... Po co mnie mają bić? Rozumiecie? No, niby na mapce jest dobrze, prosto, łatwo, ale ja zawsze znajdę jakiś problem. Mi nawet przy takim czymś trzeba pomagać, bo... Chciałbym to przejść bezproblemowo tutaj. Dotrzeć do niego i nawet wrócić teleportem, wierzcie mi. Oby to było tam. Tak jest. Światełko nasze kochane w tunelu. Dobra, ja tam wchodzę, nawet się nie zastanawiam. Kochani. Tam z niego jest Jansword bodajże i Steel Buty. Nie wiem, gdzie on jest. Po której stronie? Pewnie tu przez mostek. Nie sprawdzałem. No dobra, chodź. Nawet nie wiem, z czego on bije i czy daje radę w ogóle. Może wziąłem inną broń przede wszystkim. Wziąłem od energii. No. Kompletnie się chyba do niego nie przygotowałem. Nie wziąłem broni. Może od fizyki. Dobra, zamienię go.
No, dobrze, że mam z tą zamienną, bo inaczej bym tu pół godziny spędził, nawet nie zerknąłem. Widzicie, tak się przygotowałem. A Shiny mi pomógł. No, tak to wygląda ze mną. Co tu mamy? No, co mamy? Jest pierścień. Nie wiem, co to jest nawet. Ale tu jest do Rashida. Tego nie wystawiałem, bo to nie ma. Ale tego nawet nie wiedziałem, że coś takiego jest. Widzicie, nawet i 5K. Czyli około 5K jest. Wystawiłem tylko dwie te rzeczy. Ten demonik już będę zbierał jednak, bo to przyda się do tego stroju czy monta. Około 3000 trzeba ich, tych demonik, zebrać. Esens. O 1,5 kosztuje. Także już je powoli będę zbierał. Trafiłem szybciutko. Filmik udał się też szybko nagrać. Dobrze, że miałem tą drugą tą, bo przeważnie noszę dwa gnom swordy. Jeden bez imbu. A to tylko po to, że wiadomo, nie, żeby imbu nie spadało. Dobrze, że miałem tego shiny. Proszę bardzo. Uratował mnie, bo był słaby od fizyki. Dobra, słuchajcie, następny filmik i już będę chyba tak nagrywał, tak jak teraz widzicie. Myślę, że tak będzie dobrze. No co, ja kończę, więc jeżeli się podobało, łapka w górę. Dodajcie komentarz. Szacunek. Pozdrawiam. Do następnego. Hej.